pokażę tutaj, jak uzupełnić ubytki w starych fugach. Ja tu oczywiście już te ubytki zrobiłem, schody jeszcze nie są dokładnie wyczyszczone, ale pokażę, jak to robiłem. Oczywiście należy wszystkie te jakieś jak były pęknięcia w tych fugach dokładnie wyciągnąć jakimś śrubokręcikiem, nożykiem, skrobaczkiem, przeczyścić, przedmuchać to powietrzem i nakładać fugę. Ja to mam taki może prosty sposób, ale bardzo łatwy, taki może śmieszny. No po prostu ja sobie fugę nakładałem i później jechałem to paluchem, aby paluch nie zmoczyć. A następnie przystąpiłem gąbeczką, jak przy zwykłym fugowaniu, do czyszczenia tego. To już Państwo wiedzą, bo to jest chyba oczywiste. Oj, tutaj już jest tak z grubsza przeczyszczone, jeszcze to mi podeschnie, dopiero to ładnie wyczyszczę i schodki jeszcze, myślę, postoją kilka latek, a tak to deszcz, mróz by to rozsadzał, bo wiemy, teraz przychodzi zima. Oczywiście fugę wybrałem w takim dość podobnym kolorze. No może to jest bardzo prosta robota, nie trzeba po prostu zamawiać jakichś fachowców. Ty nie macie sami Państwo czasu, można poprosić kogoś z rodziny. Na pewno się zgodzi, pomoże. Jest, jak mówię, ciężka praca. I będziecie Państwo usatysfakcjonowani tą wykonaną przez siebie robotą. Dziękuję.